Siemaneczko, to jest Saraszyneczko, witam Ciebie bardzo serdecznie w pierwszym meczu z turnieju PH One Cup. Co nas czeka? Gramy mecz z Manchesterem United. Za chwilę będziecie już w oknie gry, więc no, sekundka i jesteśmy. No i dobra, gramy mecz. Witam wszystkich bardzo serdecznie na meczu Arena Odoro. Dzisiaj International Team spotka się z Manchesterem United w pierwszym meczu turnieju PH One Cup. Wszyscy już gotowi na rozegranie meczu, ale ja jeszcze nie jestem gotowy, więc za chwilę będziemy gotowi. Dobra, miałem włączone, że grałem na myszce i na padzie, więc teraz gram tylko na padzie i już zaczynamy mecz. Cyka, niedokładne podanie, co za idiota, teraz będzie musiał gonić. Będzie musiał gonić zdenerwowanego Rooneya, walczy z Rooneyem, przepycha się z Rooneyem, ale ładnie Hitler spokojnie wyłapał tą piłkę. I teraz Le Petit próbuje przedrzeć się, podaje od razu do mocnego fulla. Mocny full do Burger Kinga. Burger King, prostopadłe podanie na Cykę. Prawe skrzydło, Cyka, wrzutka i wpiąstkuje bramkarz drużyny przeciwnej. No i chyba faul tutaj gwizdał, nie wiem za co. Pojebał go już do reszty sędziów w FIFA 16. I Burger King, co zrobi Burger King? Na razie nic pożytecznego. Mukanjo próbuje odebrać piłkę. Teraz udało to się Makaraniaszowi. I teraz wyprowadza kontrę. Ależ teraz piękne zagranie, czyszczelne, jednak niecelne. Ale brawa zachęci. Nie wiem jak to zrobiłem. To było dziwne bardzo. Nie umiałem tego do tej pory zrobić. Teraz już wiem jak to się robi. Teraz próbuję klepać. Blind i te inne. No Mukanjo, ale słaby strzał. Nie wiem co chciał zrobić w tej chwili Rooney. Niecelne bardzo uderzenie. No i gramy dalej. Włoch podaje do łowcy antylop. Łowcy antylop, Arab Alkeba próbuje teraz skrzydłem, swoimi dribblingami pokazać, że powinien grać w tym Manchesterze United, ale teraz świetne podanie, strzał, ale broni David De Gea. No i idiota wyszedł za boisko. Dobra, co by tutaj zrobić? Daleki słupek i zrobimy tak, to mi ostatnio wyszło. I ależ strzał potężny, jak to nie weszło. Widzicie jak jestem dobry w takich technicznych sprawach, tylko w technicznych. No i teraz wrzutka była na niższego Mario Izepskiego. Coś tam już miał strzał, nawet groźny. I teraz Burger King, kolejna interwencja Davida De Gea, kończy się dobrze dla Manchester United, ale już mamy kilka dobrych sytuacji. Możemy wygrać. Mamy wielkie szanse. Czy to nam się uda? Na razie przeważamy w tym meczu. To Cyka. Stalin. Czy odda strzał? Drybluje samemu do środka. Poprzeczka, ależ mogła być bramka, ale nie było. Nie było. Idiota nie trafił. Ale naprawdę bardzo ładnie strzelił. Nie wiem, kto mu się udało. Gratulacje naprawdę dla niego. Przejął teraz. Nie wiem, kto przejął. Chyba Polak. Przejął. Przejęcie, pięknie. Odbiorę 99, no nie dziwmy się. Podał, no za słabo. Teraz też będzie słabsze podanie. Strzela. I jak broni! Niesamowite! Jak broni ten bramkarz. Niesamowity bramkarz. Co on dziś wyczynił? Naprawdę jestem pod wrażeniem tego, co on teraz robi.
Myślę, że to naprawdę jest coś. Kolejna interwencja. Coś tu jest nie tak. Nie możemy strzelić porządnie. Obrona ich jest za łatwa. Ale bramkarz, cóż on robi? A to jest Romero, nie David De Gea. Ojej. Makaroniarz podąża do piłki. Podaje do Hejt Żydzi. Czyli do Juliana Hitlera. Teraz dalekie podanie. Bardzo dobre. Bardzo dobre. Burger King. Czy wykorzysta sytuację? Strzela. No i broni Romero po raz kolejny. Niesamowite. Co on robi? Co on robi? Trochę jest zniesmaczony tym, że musi cały czas bronić strzału przeciwników. Ale wyciąga się. Za każdym razem broni. Każdy strzał jest dziś nie do pokonania. Oby jeszcze... Nie! Znowu! Mamy sytuację z rzutu rożnego. Nie wykorzystujemy jej. No i niestety... Niestety... Nadal remis. 0-0. Na razie naprawdę nie mają jak zrobić czegokolwiek Manchester United. Mamy 7 strzałów. Oni jeden, nie wiem... Aha, wtedy niecelny strzał Runeja na początku meczu. Le Petit. Żelki Popon traci piłkę i... Ale pięknie, odbiór mocnego fulla. Naprawdę dobrze. Mogą się podobać dzisiaj gra naszych zawodników. Spróbuj. Ależ bramka, gol! Cyka Wladimir Stalin. 42 minuta. W końcu został pokonany Romero. Argentyński bramkarz, który dzisiaj pokazał, jak jest dobry. Ale zobaczmy jeszcze raz tą piękną bramkę. Ale strzelił. Piękny strzał. Brzydka morda, ale piękny strzał. Był bez szans po prostu. Romero, no i widzimy. Tym razem nie obronił. I mamy 3 punkty chyba. Bo tak grający Manchester United, nie wiem co... Czy cokolwiek zrobi. Może coś zrobi. Ale dzisiaj widocznie przeważamy w tym meczu. I to może się podobać. Ale teraz Schneiderlin. Jego nazwisko jest tak długie jak coś innego. Dobra, koniec pierwszej połowy. Dużo emocji, dużo strzałów. Niektóre, no, bardzo celne. Cyka, strzał, 3 strzały, jedne zakończone celnym, czy bramką. No i wygrywamy do przerwy. Zobaczymy, jak będziemy grać po przerwie. Widzimy się już po przerwie. Dobra, no i gramy. Rozpoczęła się druga połowa meczu. Król życia na razie niewidoczny. Burger King trochę bardziej, ale... Okrzyk życia nie za bardzo. Teraz przejął, powiedziałem, że nie za bardzo. Teraz znowu chciałem zrobić ten dziwny trik. Nie wyszło mi to. Bo zły przycisk wziąłem. Teraz zrobię dobry. Chyba nie zrobię dobrego, co ja robię. Dobra, przepraszam teraz wszystkich za zjebanie akcji. Nie było faulu! Jeszcze rzutą kartkę mi dasz? Wyrwiesz z koszulki? Nie wyrwał. Debil. A teraz chciał sprayem, pianką do golenia. Teraz chciał pomalować nasze boisko, naszą murawę. No, na razie mamy trochę niezbyt ładny stadion. Możemy się jeszcze kiedyś wzbogacimy, wygrywając może ten turniej, bo nagroda jest zacna. Nagroda to przecież... no nie wiem, co jest nagrodą, nie powiedzieli mi. Ale ja się dowiem. Dowiem się, co będzie nagrodą. Teraz salwę, Mario Izdebski samemu chce wykończyć tą akcję. Biegnie jak debil. Biegnie, całe boisko przeminął. I nie ma bramki, znowu broni. Cóż on robi? Jaki ryj. A znowu broni. Znowu obronił strzał. Niesamowite. Andreas Pereira. Kto to jest? Teraz się uda. Teraz. No cóż.
Nie udało się. Nie! Ależ mamy sytuację, ale cały czas nie wychodzi. Skuteczność musimy poćwiczyć na treningu. I teraz Wayne Rooney. Oby nie zeszedł za bardzo do linii. Chociaż no może zejść. Ja tam będę zadowolony. Ależ teraz popełnił błąd. Popełnił błąd, ale nasz zawodnik też popełnił błąd. Mocny full. Cóż on robi? Cóż on robi? Gra teraz słabo. Nasz rosły zawodnik. Jeden z większych. Ale Julian Hitler na razie bez straty gola w tym całym naszym meczach wszystkich. Czy dobiegnie do piłki skośne oczka, skoczony Japoniec, biegnie. Ale nie, spalony niestety. Ale mamy out. Teraz poleciał ładnie Cipazake. Może teraz salwę, strzela, ale nie trafia. A szkoda, bo znowu mieliśmy piękną sytuację, ale tym razem niecelny strzał. No i dobra, Burger King podąża tam do bramki, Barack Franklin. Barack Franklin ogólnie miał być kiedyś kobietą, ale jednak nie był, bo nie widzieli jego tego penisa, jego nie widzieli. I a to dziwne, bo czarny jest, nie? A nie widzieli, bo u czarnych zazwyczaj od razu stwierdzałem, że chłopak, dziewczyna, bo widać ewidentnie, że coś tam wystaje z krocza. A jemu właśnie tak nie za bardzo wystawało, no i się zastanawiali do samego końca. Ostatecznie stał się to chłopak. Teraz bomba! Znowu nie ma gola. Szkoda. Nie wiem, to jest rzut rożny, bardzo dziwne. Tyle mamy rzutów różnych, żadnych nie wykorzystujemy. I teraz kontra ma Wayne Rooney, ale zmarnuję zazwyczaj to robił. Okropna skuteczność naszego zespołu, musimy to ewidentnie poprawić. Jeśli tego nie zrobimy, to będziemy mieli naprawdę duże problemy. Dobra, czas na zmiany. Czas na zmiany, możemy kogoś tutaj zmienić. Le Petit, myślę, że do zmiany może być. Lesiowaty. Zobaczmy, co nam tutaj pomoże. Miałem więcej tych zmienników. Gdzieś oni zniknęli. Dobra, wprowadzamy zmianę. Zobaczmy, jak wygląda. Nie, to nie nasza zmiana. Ale teraz znowu idzie nasza zmiana. Lesiowaty wchodzi, Le Petit schodzi. To jest Lesiowaty. Zobaczcie sobie wszyscy. Więcej razy go nie zobaczycie. Nie, żartuję. Zobaczycie. Zobaczymy, jak zagra z Lesiowaty. Nie jest za dobry, ale jest dobry. W miarę jest dobry. I od razu pierwszy kontakt z piłką. Piękny przeszedł do Cyki. Cyka dzisiaj naprawdę. Może się podobać ogólnie Cyka. Nie jest taki słaby ten zawodnik. Ale patrzcie, szybki jest Lesiowaty. Świeże. Świeży zapas sił dla naszego zespołu. I teraz kontra. I pięknie. Makaroniarz zasłonił teraz swoimi długimi nogami. Zasłonił wejście do bramki, naszej bramki. Teraz trzeba mieć się na baczności, bo wchodzi Hernandez. Wchodzi Hernandez, będziemy uważać na niego. Cyka. Znowu Władimir Stalin. Tutaj zrobią, co zrobią nasi piłkarze. Nie! No i to był błąd. Miał sytuację sam na sam, jednak jej nie wykorzystał. Mógłby mieć oczywiście sytuację sam na sam. Nie wykorzystał jej. Lesiowaty, bardzo ładnie mecz gra.
Tutaj nie powinno być rzutu karnego. No, na razie nie ma. No i straci piłkę. Rappel Kebab chyba. Albo to był... Albo to był ktoś inny. Nie, to był Mario Zdebski. Jak się nazywał Lesiewaty? Nawet nie pamiętam. Dobra. Wygramy ten mecz. Znowu słaby styl, słaba skuteczność. To jest na pewno nie... Nie za fajne, chociaż teraz mamy sytuację, czy strzeli, nie strzela, ale strzela, dobija z główki i jest gol! W końcu większa wygrana, 2-0, 2-0, pięknie, na raty, ale strzelił nasz zawodnik Pawlo M. Borickiej, strzelił tam, wyturbował Chrisa Smolinga, który wpadł na swojego kolegę Romero. Nasi kibice są wprost w niebo wzięci, ponieważ właśnie to ich drużyna zdobywa bramkę. I to by było na tyle. Koniec meczu. Koniec meczu. Bardzo ciekawego meczu, który mógł się podobać, ale się nie podobał może. No, mógł się podobać. Nie wiem, czy się podoba. Real Madrid wygrywa 3-0 z Irlandią. Kolejny mecz z Irlandią. Moi drodzy, co się będzie działo? Co to się będzie działo? Tytuł piłkarzy. Można tytułować piłkarzy, ale my tego nie zrobimy. Oczywiście, że nie zrobimy tego. Teraz. Dobra. Jeśli film Ci się spodobał, to śmiało zostaw kciuka w górę pod tym filmem. Śmiało mnie zasubskrybuj. Bo jeśli tego nie robisz, no to. Jak chcesz widzieć moje nowe filmy? Jak? Dobra. To by było na tyle w tym odcinku. Pamiętaj, zostaw lajka. No i nie wiem, no. Co tam chcesz? Komentarz też mile widziany. Ja się z wami żegnam. Na razie. Cześć.